Aktualnie na naszej bazie jest około 100 uczestników. Są harcerze z Białegostoku, Suwałk, Jawora. Jest także młodzież niezorganizowana i Miejski Ośrodek Wychowawczy. Atmosfera na obozie była bardzo sympatyczna. Druh podharcmistrz Michał Czarnecki bardzo nas miło gościł i sympatycznie. Dzieliliśmy się pracą. Śniadania, obiad i kolacje były wyśmienite. Bardzo nam się podobało tutaj. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego wyjazdu. Bardzo się cieszymy, że ta baza harcerska jest dosyć blisko morza, a warunki, że tak powiem, pozwoliły nam, żeby tutaj przyjechać. Niestety pogoda nie dopisała, ale myślę, że prędzej czy później tutaj wrócimy. Ogólnie nic dodać, nic ując, baza jest świetna i mam nadzieję, że przyjedziemy tu ponownie. Jest nas około 40, przyjechaliśmy z Białegostoku i Suwałk. Przyjechaliśmy tutaj w celu wspaniałego obozowania. Naprawdę baza jest wspaniała. Komendant bardzo nas ciepło przyjął i naprawdę jest tak tu miło, jest dużo jedzenia i naprawdę na pewno przyjedziemy tu jeszcze kiedyś. Co jeszcze? Piosenkę mamy wspólną razem dla Drucha Czarnego. Kocham w tobie coś, dobrze nie wiem co. Może uśmiech twój, może do. Tak właśnie na naszej bazie bawi się Podlasie. A wy jak się bawicie? Pokażcie nam w przyszłym roku. Zapraszamy was serdecznie.